szerzeć. Przyjdzie dzień, będziemy znów w porcie. Wieki przeminą, pięknych żaglowców przemije czas. My wciąż napawać będziemy się rzezią, ze chłopców wezmie każdego z nas. Chociaż żyjemy sobie w Norwegii, nam nie wystarczy ropa czy gaz. Znów opuścimy rodzinne brzegi, cholerny Greenpeace nie dorwie nas. O Boże mój, chcę się żyć. Dzień będziemy znów w porcie pić. Dziś tawerna w brzęku szkła, to jest dla mnie życia sedno. Dalej grajcie, póki noc niech się trzęsie stara pula. Stary sypnął dobry grosz, tu za grosze kupisz cuda. Dzisiaj ty i rozmach, wszystko wokół jest zabawą. Jeśli żyć, to tylko tak, moje złote Eldorado. Eldorado. Eldorado, moje złote Eldorado, yeah! Co z to porta w porcie ty, kac przy pracy szybko mija. Trzeba przeżyć własne sny, póki Neptun jeszcze się uwolnić tę niemowlę od tego przedmiotu, który gdzieś niemu zabiega. Poproszę tą kolegę ratownika. A nie ma rady pustą pust, kiedy pływasz na kalbowcu, tu za kursem robisz kurs i od portu stóp do portu. Tak jak przyjdzie ci do łba, by się zająć lepszą sprawą, bo nie tak wygląda w starciu, bo jest złote. Może to śni się mój sen, wieczna mara morskiej duszy. W dal niesie mlecznej drogi wstęgą bladą. Tam, gdzie czeka na mnie już moje wieczne Eldorado. Codziennie prawie słyszymy o jakichś zdarzeniach, które mają miejsce nad wodą. Kąpimy się tylko w miejscach oczywiście zorganizowanych, tak jak to miejsce. My do niego kąpiemy się oczywiście. 5 oddechów, 30, 10 i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o dorosłą osobę,
Tu jedno koledzy będę pokazywał. I to jest wielka tablica, która pokazuje i mówi nam. Ja tylko chciałem powiedzieć, że właśnie rozpoczyna się pierwszy dzięki naszym dyrektorowi ośrodka Służby Deklaracji Bezpieczeństwa w Barcelonie możemy na nim przejść młodszych ratowników i również ratowników zawodowych wodnych. Osoby, które jako pierwsze przypłynęły na kajakach z Królewskiego Lasu, bardzo proszone są o zgłoszenie się do biura zawodów. Teraz zobaczymy. Robert, gdzie tu jesteś? Tak. Max, tutaj co tam jest? Ponieważ przybyło do nas bardzo wielu uczestników Święta Wisły, cały czas jeszcze docierają nowe osoby. Będę prosiła instruktora ratownictwa, pana Wojciecha Kochańskiego. To jest pierwsza pomoc ćwiczona. Troszeczkę jest sztuki walki, bo każdy ratownik musi wiedzieć, jak w jakiś sposób się uwolnić od osoby, która na złapie zarówno się wstrzymała. Tu jest pani fotoreporter. Rękę, więc ta walki jest potrzebna i zdarza się. Następnie przechodzi się etap kursu, lub proszę wejść na stronę Piasecznego Boku lub ośrodka sportu i rekreacji. Również dzisiaj, jeżeli ktoś z Państwa podejdzie do mnie i zgłosi taką deklarację, sobie zapiszę i później o rozpoczęciu kursu powiadomię. Nasze działania miały prowadzić docelowo do stworzenia szlaku turystyki nadwiślańskiej, który nazwaliśmy Szlakiem Nadwiślańskiego Urzecia. Obejmowało one powstanie obiektów infrastrukturalnych oraz uruchomienie wiślanej żeglugi turystycznej, który stanowiłby główny element szlaku. Tak naprawdę zależy nam na tym, aby stworzyć w porcie w Górze Kalwarii, który już istnieje, przystań nadwiślańską. Tak naprawdę niewiele trzeba, żeby tam zdziałać, bo zacząć należy od ustawienia nowych pomostów. Ale cieszę się, że jestem tutaj z wami na tym pięknym miejscu. Listu nie będę czytała, list jest piękny. Ale bardzo małym druczkiem, a ja nie wzięłam okularów, tylko słoneczne, więc życzę wszystkiego dobrego. Przekażę list dla organizatorów, to jest dla Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Górze Kalwarii oraz Piaseczyńskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowi Ratunkowemu. Nie wiem, może przedstawiciel jest, a jak nie, tak? O. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu pana marszałka i swoim za zaproszenie. I piękny list, może pani odczyta. Święto Wisły to wyjątkowe wydarzenie, któremu przyświeca idea popularyzowania unikatowej, ciekawej kultury Urzecza, mikroregionu etnograficznego. Związanego z Wisłą i handlem wiślanym, impreza w Górze Kalwarii promuje także walory krajoznawcze i turystyczne tutejszych nadwiślańskich terenów. Pokazy łodzi, wykłady o zagospodarowaniu rzeki, wreszcie odsłonięcie tablic z nazwą mostu łączącego gminę Góra Kalwaria i gminę Karcze wpisują się znakomicie w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypominanie znaczenia rzeki Wisły i Wisła jest niezwykle ważna, bo słowo popularnej piosenki, że dopóki płynie, Polska nie zaginie. Największe sukcesy nasz kraj odnosi wtedy, gdy całe to rzecze z ujściem do Bałtyku, królowej naszych rzek, należało do Polski. Wyrażam wielkie zadowolenie, że tak szczególne przedsięwzięcie jak Święto Wisły na Urzeczu, które ma bardzo bogaty, interesujący i różnorodny program, może być dofinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników imprezy. Gratuluję jej organizatorom. Jestem przekonany, że okaże się prawdziwym sukcesem, wzbudzi zainteresowanie lokalnej społeczności, gości,
oraz turystów. Pozwoli im na odbycie ekscytującej podróży w czasie, dostarczającej wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń. Dziękuję Państwu za wielkie zaangażowanie w promowaniu dziedzictwa i historii naszego regionu. Z wyrazami szacunku, Adam Struzik. A ja bardzo dziękuję jeszcze raz za dofinansowanie naszej imprezy, bo bez tego nie byłoby tylu atrakcji i tak wspaniałej, mam nadzieję, właśnie zabawy. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Myślę, że te pieniądze nie są na daremno wydane, bo naprawdę jest tu pięknie, naprawdę. Wszystkiego dobrego. Nasza gmina jest bardzo piękna i nasza Wisła, która łączy całą Polskę. Dziękuję. Piaseczyńskie Wodno-Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe stara się już od wielu lat, aby rozwijać tutaj infrastrukturę nadrzeczną Wisły na terenie powiatu piaseczyńskiego. Przygotowaliśmy między innymi koncepcję zagospodarowania na zlecenie starostwa powiatowego. No i chcemy, żeby w Górze Kalwarii, przy przystani Brzanka i w porcie powstawały nowoczesne przystanie. No ale też działamy tutaj, aby pokazywać mieszkańcom, w jaki sposób można aktywnie wypoczywać nad Wisłą. I dlatego między innymi rokrocznie organizujemy Święto Wisły na Urzeczu. To już od 2011 roku wydarzenie gości nad Wisłą w Górze Kalwarii. A dziś jest program bardzo, bardzo bogaty. Gościmy dwie szkuty, które są replikami szkuty czerskiej. To jest Dar Mazowsza oraz Oskar Kolberg. Poza tym przypłynęły do nas łódki Rytman i Byk Olender. Uczestnicy mogą skorzystać również z rejsu kajakowego z Kureckiego Lasu do Góry Kalwarii. Pływamy na deskach SUP, odbywają się zawody wakeboardowe. Tutaj obok nas trwa właśnie turniej siatkówki plażowej. No i jest jeszcze wiele, wiele innych atrakcji, tak jak fotobudka, animacje dla dzieci i młodzieży, pływanie łodziami ratowniczymi. Myślę, że bardzo aktywnie można tutaj wypocząć, spędzić czas nad Wisłą. No i chcemy właśnie aktywizować mieszkańców powiatu do tego, żeby przybywali i w sposób bezpieczny odpoczywali nad królową polskich rzek. Mazurczyja, Mazur, z Warszawy rodzic, nie żaden pan baran, ani wojewodzic. Najwsłup nie budzono, brami odzesiono, na stodole kłócić, trzeba końmi kłócyć. Urzecze w tej chwili jest wyróżnikiem zarówno gminy Góra Kalwaria, jak i gminy Karcze. Szanowni Państwo, życzę dzisiaj dobrej zabawy, ale również pamiętajmy o tym, że w naszej historii ten dzień 1 września jest dniem szczególnym. Pamiętajmy o tym, którzy wykonują swoje Westerplatte, musieli oddać ofiarę życia i krwi. My dzisiaj również możemy tworzyć własne Westerplatte. Tak jak Jan Paweł II powiedział, każde pokolenie ma swoje Westerplatte, każdy z nas ma swoje Westerplatte. Dzięki temu, że wykonujemy obowiązki, pamiętamy o korzeniach, pamiętamy o historii, kształtujemy pewne formy patriotyzmu, właśnie w ten sposób wypełniamy swoje obowiązki dzisiejszego dnia. Oddając hołd i pamięć tym, którzy polegli w tragicznym wrześniu 1939 roku, w szczególny sposób pamiętamy o obrońcach przeprawy w Brzuminie. Tutaj rozegrały się walki na przełomie 5 i 8 września 1939 roku. Pamiętajmy o tamtych dniach, ale
jednocześnie budujmy teraźniejszą. A więc bawmy się, budujmy to, co dzisiaj jest najważniejsze. Myślę, że tym fajnym przykładem współpracy samorządów będzie dzisiejsze odsłonięcie tablic z nazwą mostu na Urzeczu. Z jednej strony świadczy to o współpracy samorządów i właśnie budowanie mostów, a nie murów, ale jednocześnie świadczy o tym, że ta nazwa Urzecze pozostanie dla innych pokoleń na trwale zapisana. Życzę dobrej zabawy. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, właśnie tutaj z Panią Bożoną Żelazowską stwierdziliśmy, że chyba Pan Burmistrz Zieliński wszystko powiedział, więc naprawdę trudno będzie coś uzupełnić. Ja może tylko krótko przede wszystkim podziękuję za zaproszenie naszego samorządu i naszej społeczności właśnie do Góry Kalwarii i wyrażę tylko duże zadowolenie, że po długich negocjacjach, jeżeli chodzi o kwestię nazwy mostu na Wiśle, udało się wypracować wspólny projekt, który nawiązuje do naszych tradycji i jest to dla nas, dla naszego samorządu, dla samorządu Góry Kalwarii kolejny przykład dobrej współpracy i myślę, że będzie to też zaczynek do tego, żeby zaprosić jeszcze sąsiednie gminy i robić ciekawsze projekty w przyszłości. Bardzo dziękuję za to, że ten pomysł z nazwą mostu się ziścił i życzę także Państwu w tym jednym z ostatnich dni wakacji wspaniałej, miłej zabawy. Dziękuję bardzo. Jeszcze ja króciutko. Drodzy samorządowcy, drodzy mieszkańcy Góry Kalwarii, ale wiem, że też są mieszkańcy Karczewa, społecznicy, organizacje pozarządowe. To pięknie, że wspólnie dzisiaj możemy świętować w tym uroczym miejscu i razem nadawać mostowi nazwę nową, razem się bawić, ale też razem odkrywać historię w tym szczególnym dla nas Polaków dniu. Cieszę się, że samorząd województwa mazowieckiego wsparł tę inicjatywę. Myślę, że jest to doskonały przykład właśnie współpracy samorządowej. Czekamy obecnie na tych, którzy płyną do nas, dopłynęli kajakami. Za chwilę nastąpi wręczenie nagród, ale też tutaj dopływa dar Mazowsza. Nie, dar na Mazowsza jest chyba dalej. Także życzymy wszystkim Państwu miłej zabawy, świętowania, korzystania z uroków lata, bo już w poniedziałek wszyscy udamy się do szkoły, do pracy. Także korzystajmy z tych ostatnich chwil, a przed nami jeszcze bardzo ważna informacja od pani przewodniczącej Rady Miasta Karczew. Proszę Państwa, wpisując się właśnie we współpracę z Górą Kalwarią i podejmując wspólną inicjatywę, Rada Miejska w Karczewie podjęła uchwałę. Pozwolę Państwu ją przytoczyć. Paragraf pierwszy. Nadaje się mostowi na rzece Wisła położonemu w ciągu drogi krajowej nr 50 nazwę Most Nadwiślańskiego Urzecza. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Karczewa. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. I podpis przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Trzaskowska. Uchwała Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie nadania nazwy mostowi w Górze Kalwarii. I tutaj na podstawie przytoczonych aktów prawnych, nie będę powtarzał się tego, co już pani przewodnicząca przeczytała. Paragraf 1. Nadaje się mostowi na rzece Wisła położonemu w ciągu drogi nr 50 nazwę Most Nadwiślańskiego Urzecza. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Góra Kalwaria. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Podpisał przewodniczący Rady Miejskiej Góry Kalwarii. Dziękuję bardzo za uwagę.
to Oskar nie wróci, bo Oskar będzie pod mostem. To się nie ma. Także nic nie stracone. Koło piątej mam raz, że na granicy przejeżdżaliśmy paszport kasa, on taki cały. Przeżył się. Ktoś powiedział jeszcze, jakby na finał znalazł pytona, tutaj też by było. Wszystko. A pyton gdzieś tam był, nie? Pyton nadwiślański jest do poczęstunku na w biurze PWOPR-u. Zapraszamy. Cukiernia, właściwie piekarnia Wanda z Otwocka podjęła temat i produkuje teraz rogaliki. Pytony. Nazywa się pyton nadwiślański. Już? Nie puszczę, nie puszczę. I jest, brawo. Teraz spacerzy z powyższy. A na drugą stronę idziemy? Idziemy. Halo. Jasiu, przecież tam powinieneś Słuchajcie, musimy przejść na drugą stronę. Dobra, to my jeszcze tylko sobie. Pogoda to jesteście po prostu szczęściarzami. Poprosimy o prawa. Szanowni Państwo, ogromnie się cieszę z nadania mostowi nazwy Most Nadwiślańskiego Urzecza, bo jest to jakby takie zamknięcie procesu reaktywacji regionu Nadwiślańskiego Urzecza. Jeszcze w 2012 roku, kiedy Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku wydawało książkę, moją książkę Nadwiślańskie Urzecze, podwarszawski mikroregion etnograficzny, o regionie w zasadzie nie wiedział nikt, no można powiedzieć, oprócz starszych mieszkańców, którzy zawsze wiedzieli, że żyli na Użycu, bo mówiono gwarowo, Użyce, to, czyli to samo co Urzeczy, tylko w formie właśnie gwarowej. Ale przeciętny mieszkaniec gminy Góra Kalwaria, czy gminy Konstancin, czy gminy Karczew, czy gminy Sobienie Jeziory nie wiedział za bardzo o tym regionie. Teraz mamy taki namacalny dowód, że region istnieje, mamy most. Jak ktoś stoi w korku, może sobie na przykład wygooglować nazwę Most Nadwiślańskie Urzecze i zobaczyć w ogóle, co to Urzecze jest. I myślę, że powoli ta świadomość tożsamości urzeckiej będzie powracać, bo przypominam Państwu, że region jest dość duży. Mamy 4 warszawskie dzielnice, Mokotów, Wilanów, Praga Południe, Wawer i 2 powiaty podwarszawskie, głównie Piaseczyński, Otwocki i kawałek nawet Garwolińskiego, gmina Wilga. I jest to dość spory teren, żeby budować swoją nadrzeczną tożsamość. Pamiętajmy, że Urzecze to wpływy 3 tradycji: mazowieckiej, czyli mazurskiej, flisackiej, czyli orylskiej, prawda, związanej z wiślanym handlem, i olenderskiej, czyli związanej właśnie z tymi osadnikami z północy, którzy przywracali kulturę rolną na terenach zalewowych. I myślę, że za jakiś czas wszyscy będą pamiętać, co to jest to Urzecze, a ta nazwa w Górze Kalwarii będzie nam o tym przypominać.
Święto Wisły na Urzeczu to znakomita impreza, która przywraca nam tradycje kulturowe, sportowe i w ogóle wiślane, ogólnowiślane naszego nowo poznanego, nowo odkrytego regionu, bo region jest stary nowy, można by powiedzieć, w źródłach znany od 1737. Niemniej jednak na kartach historii i w świadomości mieszkańców dopiero zaistniał od 2012 roku. Także takie święta jak właśnie nasze Święto Wisły organizowane tutaj przez Piaseczyński WOPR, przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku, przez gminę Góra Kalwaria jest świetną okazją, żeby przybliżyć te tradycje naszego regionu. I pierwsze miejsce, czyli ci najlepsi siarkarze dzisiejszego turnieju, dzisiejszego święta zdobywa Piotr Strożek i Michał Kobierecki. Brawo! Piotr Strożek, Michał Kobierecki. Wielkie brawa. Tutaj plaża nad Wisłą była dzisiaj szczęśliwym boiskiem. Jeszcze raz serdecznie wszystkim gratuluję i ja w swoim własnym imieniu jeszcze raz dziękuję wam za przyjazd i za pokaz wspaniałej piłki siatkowej plażowej. Może zapraszamy się do wspólnego zdjęcia. Sekstan z w składzie Piotr plus dwa Pawły. Zaprezentuję państwu wiązankę skocznych folk-punkowych pieśni poruszających w sposób niepoważny ważną tematykę aktywności morsko-śródlądowych. Myślę, że tyle wystarczy. Bryską osoką cięż kawalerii pójdą harpudy w zabójczy ruch. Tranem ładownie wnętrze zapełnią, gdy rozprujemy niejeden brzuch. Chce się żyć, przyjdzie dzień, będziemy znów w porcie pić. Miną dekady, wieki przemilą, pięknych żaglowców przemnie czas. My wciąż napawać będziemy się rzezią, ze chłopców wezwie każdego z nas. Chociaż żyjemy sobie w Norwegii, nam nie wystarczy ropa czy gaz. Znów opuścimy rodzinne brzegi, cholerny Greenpeace nie dorwie nas. Boże mój, chcę się żyć. Przyjdzie dzień, będziemy znów w porcie pić. Jeszcze raz witamy serdecznie państwa. Grać będzie dla państwa, dziękujemy serdecznie, jesteście tam. Mimo tych ciemnych okularów widzę państwa. Założyłem tylko dlatego, że to piękne słońce świeci mi prosto w gałki oczne. Ale jakoś będziemy sobie z tym radzić. Zagramy dla państwa garść piosenek o tematyce ogólnie rzecz biorąc marynistycznej. O, stoimy dzień czy dwa, nim ładownie się zapełnią. Dziś tawerna w brzęku szkła to jest dla mnie życia sedno. Dalej grajcie póki noc, niech się trzęsie stara pula. Stary sypnął dobry grosz, tu za grosze kupisz cuda. Dzisiaj ty i rózma, wszystko wokół jest zapału. Jeśli żyć to tylko tak, moje złote. Ty, kat przy pracy szybko mija. Trzeba przeżyć własne sny, póki Neptun szczęściu sprzyja. Chyba trwać białych meb, oczy cieszyć gwiazdka z kalor. Nocą śnić śledź te moje złote. Eldorado, Eldorado, Eldorado.
Eldoradu. A nie ma rady, pustą pust, kiedy pływasz na kanowcu, tu za kursem robisz kurs i od portu znów do portu. Czasem przyjdzie ci do łba, by się zająć lepszą sprawą, bo nie tak wygląda w stadium, bo jest złote. Ostatni rejs wyruszyć, może dośni się mój sen, wieczna mara morskiej duszy. W dal niesie mlecznej drogi wstęgą bladą, tam gdzie czeka na mnie już moje wieczne...